Cześć kochani, witamy na kolejnym filmie. Tym razem, jak widzicie, nigdzie nie jesteśmy w plenerze, tylko u siebie w mieszkaniu. Tak. Już drugi taki film w sumie w tym roku robimy. Tak. I drugi unboxing. I dzisiaj, słuchajcie, tak jak nam zasugerowaliście, mamy mikrofony, mamy nadzieję, że nas będzie lepiej słychać. Chociaż niby nie słychać nas w plenerze, a my testujemy w domu, więc to też pewnie inna trochę jakość wyjdzie, no ale zobaczymy, nie? Musimy gdzieś to przetestować. Kolejny kartonik, który do nas przyjechał ze sklepu Trotka. No i słuchajcie, już go otworzyliśmy, żeby się nie bawić tak jak na poprzednim filmie z cięciem nożem i tak dalej. Ja nie wiem kompletnie, co Damian tam zamówił, także dla mnie to jest niespodzianka, pewnie będę na wszystko robić wow albo o co to. Powiem wam, że zamówiłem rzeczy, których na filmie jeszcze nie widzieliście, których my osobiście jeszcze nie mieliśmy. No i co? No chyba po kolei wyciągamy, nie będziemy tak, z tego robić nie wiadomo co. Dzisiaj jest 10 grudnia, także słuchajcie, mniejsze przynęty, na które będziemy łowić. O, Aira przyszła tutaj też potowarzyszyć. I po kolei. Ona chce wąchać kuleczki. Zaczniemy od tego, że zamówiliśmy standardowo, jak to ze sklepu Trotka, kulki Match Bitesa. A więc Pink Fruit popki, których w ogóle nie mieliśmy jeszcze, bo mieliśmy waftersy, które ja wcześniej tam namoczyłem, i kulki 20 mm, czy tam 18, na które łowiliśmy. Ale zamówiliśmy do tego popki, kulki 14 mm. Malutkie bardzo, nie? Malutkie, tak, na tą taką właśnie porę zimową. To są najmniejsze możliwe, tak? Tak, bo później są jeszcze waftersy, no ale wafters to taki dumbbells wafters. No, a tu są 14 mm kuleczki, Popochaj. Powiem wam, że no pachną tak jak te poprzednie Pink Fruity, bardzo fajnie. Od razu, jak robiliśmy zamówienie, to będzie uczta, co? Z racji tego, że nie miałem popków, to od razu automatycznie wziąłem popki 18 mm. Te już są, no już są większe, także tutaj... I chyba taki kolor mają żywszy, co? Pokaż. Intensywniejszy troszeczkę, no. Boże, tak nakremowałam ręce, że nie mogę otworzyć. Te czternastki tak jakby były bardziej wybrane, zobaczcie. Hmm? Aira, odejdź mi po prostu. Aira, połóż się w skarbie. Ja wam zaraz to... O nie! Bo ona to zaraz łapie i zje. Ja to zaraz wam przybliżę na kamerze i pewnie w filmie normalnie wam pokażę, ale jest różnica w barwie. Aczkolwiek wydaje mi się, że raczej wpływu to nie będzie miało żadnego. Mhm. Ja powiem od siebie, że generalnie wolę łowić na kulki bardziej z takim wypranym kolorem. Także mi to bardziej nawet odpowiada. Bo to było w banku fajne, a te jednak do Roni Riga albo do takiego dużego, taka 20 i to ściąć, żeby ustabilizować kuleczkę. Kolejny zakup to jest kulka Cream Set z baftersem 18 mm. Jak wiecie, na poprzednich filmach te kulki już testowaliśmy. Będziemy w dalszym ciągu testować, więc możecie sobie zobaczyć. No, to już chyba mamy, co? Znaczy, tych nie mieliśmy, bafterców jeszcze nie kupowaliśmy. Mieliśmy popki, mieliśmy tonące. Aira, to jest ten zapach, co ja lubię. No, to jest taki marcepanik, nie? Z migdałami. No, bardzo intensywne te kulki, są fajnie dopalone. No. Także to jest też zakup na wiosnę, na lato, już mamy po prostu, jak robimy teraz, a w sklepie ostatnio były dobre zniżki, dobre promocje, także... No właśnie, to się zawsze zużyje, co nie? No tak, bo daty ważności... Sobie... No słuchajcie, tu mam do czerwca 2023, także kuleczki świeżutkie. No dokładnie. No i mniejsza w to. Następny zakup, z którego jestem zadowolony, bo chciałem to zamówić wcześniej, no ale nie było jakiegoś sensu, no bo wiadomo, zima dopiero przyszła. To są kulki Biomarine, 14 mm, ale to są dumbbellsy. I te dumbbellsy po to kupiliśmy, żeby stosować do metody. Bo mamy metody, kupiliśmy duży koszyk do metody, 100-gramowy. No i będziemy na kolejnym filmie, mieliśmy jechać akurat, no. W ten weekend, ale to nie niestety wyjdzie. Niestety nie udało się, no tak wypada. Może czasami pojedziemy w kolejny? Tak. No i te dumbbellsiki właśnie Biomarine będę do metody stosował. No piękne. Powiem wam, że według mnie na... A pokaż, ja coś nie czuję, czy one pachną? Kurczę, są mega dopalone. A no powiem wam, że na okres ten zimowy i wczesnowiosenny, jak będę na metodę próbował, wydaje mi się, że to będzie killer. No. Dobra, ja nie dotykam, bo je natłuszczę kremem. No ale one takie są tłuściutkie też, nie? Aha, to one są takie. One są takie, no zobaczcie. Takie malutkie dumbbellsiki. Aira, już ci ślina pociekła na stół. Idź się połóż spać. Aira, idź na miejsce.
Dobra. No i co? I wydaje mi się, że to będzie fajna kuleczka. Dumbbellcik właściwie na... Na pewno. Na metodę. Ale no... Piękne, pięknie pachną ręce. Kolejne. Biomarin. Jak zauważyliście, bardzo często łapiemy na te kulki, także również będziemy wam je pokazywać. Wzięliśmy sobie 18, bo 14 mieliśmy te fluo wyprane. Także teraz wpadają 18 mm. No tak, to ładnie, już też mieliśmy ważne. Ostatnio, tylko mniejsze, nie? Tak, mieliśmy 14 właśnie. I no, ostatnio nawet na filmie, nie na Krobielowicach, bo tam nic nie złowiłem. Na Korzeczniku? Na Korzeczniku. Mhm. Na tą właśnie kulkę popek. Żółte pachną bardzo. Tak. No, na białą chyba mieliśmy branie wtedy, nie? Nie pamiętam, już dawno temu było. Na białą albo żółtą zakładałem. Trzeba gdzieś pojechać. Dobra, kolejny rzeczy. A, mikropelet. Wziąłem mikropelet tylko i wyłącznie dlatego, że będziemy łapać na metodę i... I się przyda po prostu. Tak, i się przyda. Wziąłem śmierdziela, bo tak N-Batterik. To nawet nie otwieramy teraz. No nie otwieramy, tak. Tak, wziąłem na próbę tylko po prostu. Na metodę często nie łowimy, dlatego taki malutki, tu jest ile? 300 gram. Taki malutki pojemniczek, taki woreczek właściwie, żeby tylko przetestować, a jak wiecie, staramy się łapać na klasyczne zestawy karpiowe, ale z racji tego, że będziemy jeździć w tym okresie zimowym i letnim, to... To ratujemy się czymkolwiek. Tak, no żeby tą rybę spróbować wyciągnąć. No, a poza tym też potestujemy jakieś inne metody, no, nie? Co tam... Tak. Dobra, wyciągaj coś następnego. No następnego coś, poza jakimiś tutaj ulotkami i foliami, to co my tutaj mamy? Mamy tutaj mączkę chyba, tak? Pink Fruit to już? Stigmix, tak. Kiedyś mieliśmy ten Stigmix. Kiedyś to mieliśmy, pamiętam, tak, no chyba skończył. Nawet latem na Korzeczniku. Tak, na ale połapanie? Skończył nam się i... I domówiłeś po prostu. I domówiłem po prostu. A słuchajcie, on bardzo intensywny w smaku jest i w zapachu. Także na ten okres takich chłodniejszych dni, wydaje mi się, że to będzie też skuteczna przynęta. Tak, będzie trzymało karton. O. No, no właśnie. Okej, okay, dalej mamy co? To samo Stigmix, tylko Biomarin i no. Tego chyba nie mieliśmy. Czy mieliśmy coś takiego? Nie, Biomarin mieliśmy też. Posypywaliśmy kulki Biomarin nawet na... A tak, mieliśmy, przypomniało mi. Nawet jak byliśmy na Kaszubach jeszcze, nie? No tak, 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 pamiętam. No, wtedy wpadła ta 14700 pełnouski, tak? 14700? Ja już nie pamiętam. Tak, tak. W każdym razie to tego używaliśmy już. No i co? I kolejny zakup, bo nam się skończyło praktycznie, jakąś resztkę miałem, a sezon. A to, co się sprawdza, to trzeba domawiać tak naprawdę, nie? No tak, tak. Pink Fruit, 18 mm, zwykłe kulki tonące. No po to, żeby tam skraszować je, pociąć, no i to delikatnie do PV-ki, nie? Żeby delikatnie podmęcić. Mm-hmm, tak. Także 18 mm. Czyli to jest po prostu uzupełnianie zapasów, czyli tego, tak. Co się nam pokończyło, nie? Co tutaj mamy? Też Pink Fruity. Tak, Pink Fruit, tylko że tutaj 14. Tak. I tych 14 wziąłem dwie paczki. Dwie paczki. Bo jest zima i będziesz pewnie na małe kulki łapał, nie? No to po pierwsze, a po drugie będziemy je też wiosną, będziemy nęcić tymi kuleczkami, czyli 14, nie 18, tylko 14, żeby delikatnie podsypać pod zestaw. Mhm. No i co? No i Pink Fruita mamy, no cały zestaw Pink Fruitowy, także ja się bardzo cieszę. Co tam masz? Kolor, zapach, a może najwyższa jakość. Gratisowa próbka. Aha. To jest pewnie Biomarin, nie? No bo co tak? To może być? No tak wygląda. Nie otwieram. A tak, Biomarin. No ale to tak widać już po tym, nie? Że to będzie to. Aha, dobre. No to słuchajcie, taką próbeczkę dostaliśmy. Dalej. No my znamy ten zapach, no ale... Okay. Po prostu otrzymaliśmy taką próbkę, także fajnie. To fajne, co to igły? Tak, zamówiłem, no bo igły nam się bardzo często łamały, albo po prostu lepiej mieć w zapasie. No tak, nie to jest coś, co zawsze igły przyda, wiertełko nie? Zamawiałem i igłę do LEDCORA. No i tutaj pierwszą igiełkę, którą mamy, to jest taka igiełka bez zapadki na końcu. Ona będzie służyła mi do tego, żeby właśnie te dumbbellsy przebijać i
i zakładać na wóz, no bo one są bardzo małe, delikatne, te igły, które standardowe mamy, no to mogłoby popękać, nie? Także wzięliśmy coś takiego. No. Następna igła z Witchwooda, bo to akurat wzięliśmy z Witchwooda, to jest igła albo do PVA, albo też, żeby kulkę przebić. Mhm. Tyle, dłuższa taka właściwie, nie? A ta wygląda jak wiertło. No bo to jest wiertełko właśnie. Aha. Wziąłem celowo też wiertełko, bo mieliśmy jedno takie poprzednio, ale akurat stwierdziłem, że kupię jeszcze też wiertełko. Także tak to wygląda. Black Friday był niedawno. Tak to wygląda, bo to jest wiertełko. Okej, okay, no. A to co z taką rybcią PVA tej 20 metrów, proszę bardzo? No tak. No i teraz, co to jest? Jakiś pas. Pas. Tape, to mi się tak kojarzy. Słuchajcie, taśmę PVA kupiliśmy. 20 metrów z hydrospola. No, pewnie nieraz widzieliście, jak się, w jaki sposób jej się używa, także my będziemy to również robić. Wczesną wiosną, latem. Ja nie widziałam. No to ci pokażę. Generalnie nakuwasz kuleczkę przez tą taśmę, bo to jest... Ci od razu ją rozpakujemy, zobaczymy ją. O, to jak takie plastry w aptece. No, coś takiego. Widać, że jest przezroczysto. O matko. W ogóle nie widać. To się rozpuści w wodzie. Aha. I kilka kulek nadziewasz, połóweczek i tak to dalej. To dam, że policzać, zobaczę, czy się rozpuści. Mogę? No, no możesz. No, no, no. A tego nie zje nawet. O. Ale zobaczymy. Airusa? No, ale będzie nam to dosłużyć do tego, żeby kulki jednak nadziać, jakieś połóweczki i zrobić tak bardziej miejscowo, podnęcić swój zestaw. Jak gdzieś będziemy łowić, będziemy wwozić zestawem, to nawet posłuży nam to do tego, żeby ładnie zestaw się ułożył na dnie. No faktycznie, że to się rozpuszcza. Rozpuszcza się, tak, tak, tak. No fajne, nie mieliśmy czegoś takiego. No, co my tym będziemy robić jeszcze raz? Będziemy tym kulki... Kulki będziemy... Przewiązywać jakoś? Nie. Będziesz normalnie, to się składa w ten sposób, sobie bierzesz tak, o, przebijasz kulki i nadziewasz jedną na drugą. Aha! I to ci do dna doleci i ładnie ułoży zestaw, a oprócz tej kuleczki, którą będziesz miała na włosie, to będziesz miała w oku jeszcze takie... No to mega, to czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy, jestem ciekawa, no, jak to No my nie robiliśmy wyjdzie. Tego, ja to widziałem na filmach, bo też oglądamy filmy wędkarskie. Aha. Widziałem to na filmie. Coś takiego i tu będą kuleczki ułożone. Tak, tak, dokładnie. Bardzo może to być ciekawe. No, to fajnie zestaw się może ułożyć, bo on ładnie na dnie spadnie, nie? Na dno spadnie, nie? To tak zabezpieczone, to na pewno jakiś likwid. No, wcześniej też mieliśmy zabezpieczone, także... Dobrze, no bo kurczę, jakby to się miało na to rozlać, to byśmy mieli czyszczenia. No, stresów, bez sensu. O. Sprawdzimy, czy dobry zamówiliśmy. Pewnie nikogo to nie zdziwi, jak teraz powiem, tak. Ty już jesteś nudny w tym biomarinku. Wziąłeś, Damian, najbardziej tępe nożyki, jakie mamy w szufladzie. Tam są takie lepsze trochę. A, dobra, udało się. Boże, ja się boję, że mi tym wystrzelisz prosto w głowę. Jest. Nabraliśmy się, liquid biomarin. No, nie wąchamy tego. No nie wąchamy, bo wiemy, jak to pachnie. Intensywny, bardzo, bardzo intensywny zapach, także nie ma sensu teraz tego otwierać. Konkurs, mogę coś wygrać, później to zobaczę. Ja lubię konkursy. Tak, co to jest? O, do wygrania voucher jest. Jakiś voucher jest, konkurs. Dobra, potem to zobaczymy. O, jakieś łaszki, Damian, przyszły. Przyszły. To nie jest nam potrzebne. Przyszły. O, takie czarne bluzy, Damian, nam zamówiłeś. Nowe bluzy. Ale taka duża to dla mnie czy dla ciebie? Nie. M-ka to dla mnie. To dla ciebie jest. No. No, ale nie, no w sumie bluza to musi być luźniejsza. Czyli M-ka tak jak tamta ostatnia różowa. Tamta tak. Była dobra, nie? I teraz matchbajca. Wcześniej mieliśmy tą z hydrospolu. Ja to ubieram. Tylko muszę się jakoś wynurzyć, bo jestem tylko... A teraz matchbajca, ale fajne są te bluzy. Od pasa w górę ubrana, poniżej... Możecie je zakupić w sklepie Trotka. Nam się, mi się one podobały, jak widzieliśmy, jak Robert z Anitą mieli na filmie czarne, a my też nasze... O, Kasi się mikrofon odczuwa. Dobra, połóż go na razie, zaraz go przekupimy. Się obierz. Zaraz tu wpadnę w bluzie. Pozdrawiamy przy okazji Roberta z Anitą. Kasia idzie się przebrać. No i zamówiliśmy sobie je, bo również były w dobrej cenie. Ma takiego misia. Tak.
Dostaliśmy też dobry rabat od pana Kamila, no bo mamy i kupujemy, bierzemy te produkty Matchbajsa, także dziękujemy przy okazji. A Kasia będzie mega zadowolona, bo z bluzami, jak wiecie, z damską rozmiarówką to jest duży problem. Tak. A ta emeczka jest, według mnie jest nigdy fajna. Spodenek? Nie, okej. Okay. Idę. Airusiu, przesunęłaś mikrofon panu. Kamerę. No fajna, fajna. Podoba mi się, cieplutka. Popatrz, fajnie można przypiąć mikrofonik, który mam nadzieję działa. Zobaczymy, jak ten film w ogóle wyjdzie. Co tam robisz? Nie, no patrzę na to. Nie ma co mi tu wiek. No, fajna. Ja wiesz co, ja bym Ale żeby nie być gorszym, słuchajcie, ja też sobie kupiłem. Ty też sobie kupiłaś, a ja coś chciałam powiedzieć, wiesz co, ja bym chciała w bluzie tu takie na palce, dziurki. Miałam kiedyś taką bluzę, była mega fajna. No i tu miałam tak, że palce wsadzałam. Że ci rękawy nie zjeżdżały, nie podjeżdżały. No. No dobra, ja nie będę wam mierzył już mojej bluzy, ale no zamówiłem sobie taką samą. Także też mam od Gapa. No coś nowego, słuchajcie, zawsze próbujemy, jak coś robimy, jakieś zakupy, to przy okazji coś kupujemy dla siebie, żeby mieć i to nawet jak swoje bluzy robimy, to... To też kilka egzemplarzy, bo tak nad wodą jest, ja na przykład tak mam, że jak po prostu już wezmę tą rybę, no to już potem chcę zmienić tą bluzę czy tą koszulkę, jestem już taka oklejona, wiadomo, nikt tak nie chce chodzić śmierdzący rybą, nie? No to nie jest tak, że mamy jedną koszulkę, tak jak mamy tą czarną. No, tak jak słuchajcie, pewnie myślicie, że Damian w jednej koszulce całe życie chodzi. Tych czarnych to mam trzy, białych mam trzy, szarych kupiliśmy dwie. Oj, dobra, nie licz ile masz koszulek. W każdym razie tam jeszcze jakieś tam, kilka jest, a Kasia to sama ma. Także za każdym razem staramy się dodatkowo jakąś odzież, żeby mieć jej więcej, bo... Bo wiadomo. Śmierdzi później ta odrybę, nie? Także... Dokładnie tak. Dawaj tą bluzę. Moja bluza tutaj, powiedzmy. No i kupiłem jeszcze coś innego. Zobacz sobie, co mam tam mam nadzieję, kupiłem. Że ten mikrofon działa mimo upadku. Słuchajcie, te mikrofony to nie są po prostu jakaś górna półka. O matko, ale to no, kupiliśmy tak obo, mówiliście i... I po prostu na próbę na razie, nie Damian? No wyciągnę. O matko, a co to jest? Drugie dno tego kartonu? A nie to słuchajcie, pochowamy... Jest... Może pochowamy tak, to, co? Tak, pochowamy, bo ten karton już jest pusty, także... Tu nic więcej nie zobaczymy. Okay. Później to wyniesiesz sobie, nie? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Właściwie tu. Dobra, coś ty tutaj kupił. Z tą szklaneczką myślę, że się ewakuuje, bo już zaraz ją pobiję. Otwieraj, przy moim szczęściu. Zobaczysz. Fajną torbę. O, to Witchwood, tak? Tak, z Witchwoodem. No fajna, mogę odpakować? Chyba fajna. To jest dokładnie Witchwood, torba tak, z Witchwooda. Ewa Kulbak. Aha, czyli taka, co trzyma temperaturę, tak? W sensie, że na przykład jak słońce by się dawało, to nam się nie będą tak skraplać kulki, tak? Na przykład i zimą też tak, jak będziemy teraz jeździć, to jak położymy gdzieś, to tam nie zmarznie, tak, bo temperatura nie będzie się jakoś no, takie torby są fajne. Jakieś miałam taką z warki. No. A nie wiem, co się z nią stało. No, te torby powiem wam, że wyglądają mega. Wziąłem na... no fajna. Pokaż, no, otwieramy. Materiał. Bardzo fajna torba, no. I ostatnio też sobie fajną tą kupiłeś, taką zieloną. Pamiętasz? Którą? No tą, co żeśmy byli ostatnio i kupiłeś. Coś z takim stoliczkiem od razu tutaj, o. Aha, też a właśnie, fajna rzecz. Pokażę wam, co kupiłem nowego, tak przy okazji. No właśnie, no... Dobra, skończmy z tym. O Jezu, ale poraziło po oczach, słuchajcie, ona tak wygląda. Ale to serberko takie grube, fajne. Fajna, bardzo porządna, naprawdę mega. I fajna powiem ci, że tutaj ci kulki tak nawet dwa piętra wejdą kulek. No właśnie o to chodzi, słuchajcie, żeby, żeby wziąć na przykład tu kuleczki sobie tak o, jedną paczuszkę tych drobniejszych. A to tak, w ogóle widać? No widać. Czekaj, podniesiemy. O tak o, mieszczą się. Jeden tego, słoik na drugim słoiku. Na teraz będzie taki plan, że słuchajcie, jedziemy, bierzemy tylko tą torbę. Oczywiście, jesteśmy spakowani. Liquid, kulki, do tego idą te waftersy powiedzmy i można no i stick mix, nie? Tak. I można to zamykać i jechać. Właśnie o to chodziło, żeby taką torbę sobie kupić. Tak. A nie jechać z wielką torbą, która no wiadomo, też się przydaje, ale wiosną i latem.
kiedy się sypie tego trochę więcej i faktycznie trzeba mieć różne. No a teraz grudzień, styczeń, luty. Marzec jeszcze taki marzec będzie. Marzec też jeszcze taki będzie, że najprawdopodobniej będziemy tak z taką jedną torbą. Tak, no fajnie, to... fajna. Naprawdę spoko, Damian, torba. Bardzo porządnie w ogóle wykonana. No, ja właśnie byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No, grube dno, tutaj taka usztywniona. Fajny kolor ma w ogóle. Kolor fajny. No w tym świetle tak pewnie nie zobaczycie. No nie zobaczycie tego, no, to... tak, no. Ale taki powiem wam, że to jest taki kolor jakby kaki z grafitem, nie? Ciężko powiedzieć, no. Ciężki kolor, ale... Ciężko ale bardzo ładnie wygląda. No i na pewno będzie też spoko w utrzymaniu czystości, bo to nie jest taki materiał, co siąknie, tylko widać, że to jest taki materiał, że i krople wody będą na tym stały, że woda odporna jest no. Na pewno. No i taka chyba nie brudząca się naprawdę, nie? Fajna torba, bardzo dobra. Mi się podobała ona na tym i tak mówię, a bierzemy. No aha, no i co, pokazać tą torbę, co kupiłem. Pokaż jeszcze tą torbę, co tam kupiłeś. Dobra, pokażę wam to, bo bardzo często mnie na filmach też pytaliście się o tackleboxa kordy. A stwierdziłem, że trochę mi brakuje jednak inaczej. Tam fajnie wszystko pięknie można poukładać, ale chciałem jeszcze jeden mały organizer do tego tackleboxa. Już wam pokazuję, co sobie kupiłem. No. Podegrzała w bluzie. Chociaż nie, no fajnie, cieplutko. Widać to? Widać to. Słuchajcie, taka torba ze stoliczkiem. Tak jak Kasia. Ja już popukałam. Zamki. Tutaj fajnie są te uchwyty zrobione. No i teraz, po co ja to kupiłem? A po to, żeby po pierwsze móc tutaj sobie przygotować zestaw. Tutaj są te szczelinki. Wyżłobienia. Wyżłobienia. Chyba tak, tak można to powiedzieć z tej strony. Jak mi spadnie jakaś igła, jakiś quick ten ciężarek z Foxa, to tutaj to będę miał. Ale otwieracie i słuchajcie tak. Korda wam wchodzi, tacklebox. O, i to do metody. Tak, uważaj, bo tam jest haczyk. Przepraszam. Haczyk. No, i tutaj już przygotowałem sobie tako z tym dumbbellsikiem małym. To zawsze wygląda jak mydeliczka. Wiązałem. No, ciężar 100 gram. No i tak to będzie koszyk. W każdym bądź razie to sobie tutaj z boku schowałem. No i tak, tu wchodzi ten tacklebox. Możecie go sobie otworzyć i po prostu będziecie mieli otwarty. I się nie zamknie. Nie wiem, z czego się śmiejesz. No nie opadnie w sensie tutaj, nie? Można sobie tak zrobić. Możecie otworzyć i będzie otwarty. Tak. No to tak, nowoczesność. No tak, dobra. No jakieś miejsca, dealerkę masz, co jakieś tu miejsca na haczyki. No i tutaj ja trzymam akurat tutaj fluocarbon, ostrzałkę do haków. Tutaj ostrzałki jeszcze, gąbeczki takie z Gardnera. No tym, czym ostrzysz haki, tak? Tak. Okej, tak, dobra. Tak. No jest i taki dodatkowy, coś. Właściwie miejsca zajmuje tyle praktycznie co tacklebox, nie? Troszkę większe jest tylko. Tak, ale dodatkowa funkcja, że masz stoliczek na wiązanie. Właśnie głównie o to chodziło, słuchajcie. Pełno kieszonek, gdzie schować jakieś haki, nie haki, wszystko, nie? Tak, zamykam to po prostu i wiążę sobie haczyki, no ale dobra. A i tu jest bardzo fajny magnes, jeszcze ja to chciałam powiedzieć, że na przykład jak coś tutaj sobie grzebiemy i coś robimy, to nam nie opada. A oglądaliśmy na przykład takie pojemniki, że tutaj z Nesza oglądaliśmy. Tak, bo właściwie to po taki jechałeś. Tak, jechałem po Neszowski. No, a w końcu na ten padło, no bo jednak trochę wykonanie fajniejsze, praktyczniejsze, więcej tych ma przegród, kieszonek. No nie, ten Nesza był bardzo słaby. Bardzo był słaby, no mówię, powiem dlatego wam, ten miał przewagę. Był droższy, był dużo droższy. No. Z 5 dych? Z 5 czy 6 dych nawet był droższy. To było, no to jest bardzo dużo jak na taką torbę. Jasne. I był bardziej z miękkiego materiału wykonany. Ten stoliczek był taki miękki, gibki jakiś, że tak, jak to mogę tak to nazwać, słuchajcie. No. A tu naprawdę cała ta góra, ta cała ta podstawa jest twarda i cały ten tutaj, to wszystko no, jest sztywne po prostu. No. Także według mnie 10 tysięcy razy lepszy, jak to mogę tak powiedzieć. I w dodatku możecie go zamknąć i będziecie mieli zamknięty. Tak, to taka nowość w torbach.
wszystkich. Dobra, no to co? Okay. No i co? No... To tyle, co chcieliśmy w sumie pokazać z takich rzeczy, co sobie ostatnio kupiliśmy. Tak, spisujemy wasze pytania wszystkie pod filmami, pod komentarzami, bo będziemy chcieli zrobić film pytania i odpowiedzi. Ja się aż boję trochę tego filmu. Bardzo dużo pytań zadajecie, które się powielają, powtarzają. Ja staram się wam odpisywać, no ale no niekiedy już po prostu nie ma czasu na to. Lub staram się przekierować gdzieś do jakiegoś filmu, odpisuję, że proszę to sobie zobaczyć w filmie. I teraz wszystkich będziesz przekierowywał do filmu? Tak. Tego, pytanie i odpowiedzi. Wam nakręcimy. No nie, ale śmiejesz, nie, wiadomo. Oczywiście będziemy odpisywać, kontakt z wami zawsze będzie, ale chodzi o to, żeby ten film jednak powstał po to w ramach odpowiedzi na te wszystkie, które ostatnio bardzo często się powtarzają. Nie będziemy tutaj oczywiście ich przetaczać, bo sobie już spisaliśmy je na kartkę. Oczywiście pod tym filmem zadajcie jeszcze kolejne pytania, bo będziemy ten film dopiero tworzyć, a więc każde fajne pytanie będziemy chcieli poruszyć temat i odpowiedzieć. A pod filmem będziemy zostawiać wam jakieś tam linki do pewnych rzeczy, o które się również pytaliście. No i tyle. Dokładnie, kurczę, przysłoniłam ręką mikrofon. Ciekawe, czy to było słychać. No zobaczymy, jak ten test wyjdzie, bo ja się ruszałam, ty nie, ty jakoś bardziej nad sobą. Zgodnie z waszą prośbą mamy już i możemy nagrywać z mikrofonami. Tak, następny test tych mikrofonów będzie nad wodą za tydzień. Mamy nadzieję, że nam się uda tam dotrzeć w ogóle. Tak, mamy plany, żeby w grudniu kolejną wodę. My teraz w ogóle tak sobie planujemy, gdzie tu pojechać i w ogóle nawet sobie żeśmy tak zaczęli rozpisywać, nawet o, taki tu mam pod ręką kalendarz, który no tak Damian delikatnie stworzył. Już coś tu jest, jeszcze nie mówimy gdzie jedziemy, w jakim terminie i tak dalej, bo... Ale tak mniej więcej to pewne wygląda. Nie jest, nie? Także mniej więcej wody, stanowiska, już jakieś tam rzeczy pozaznaczane, gdzie będziemy jechać. Nie chcemy wam zdradzać dokładnie, gdzie część będziemy. Część wód tak naprawdę to są wody, na których już byliśmy i też będziemy w przyszłym roku, a część to są nowe, które dopiero chcemy sprawdzić, nie? Tak. No to jakby byliśmy na jakiejś wodzie raz czy dwa. Gdzie my możemy jechać, to też chętnie oczywiście się nimi podzielcie z nami. Może akurat coś nam wpadnie w oko, coś będzie akurat niedaleko nas. A nawet jak będzie daleko, a będzie warto, żeby tam pojechać, no to może i tam odwiedzimy tą wodę, nie? Tak, Damian? Tak. Dajcie info o jakichś ciekawych wodach pod filmem. Bo tak szukamy na mapie Polski jeszcze, ale to nie jest, że nam się kończą pomysły, to po prostu tego jest tak dużo, że chcielibyśmy pojechać na takie fajne, pewne wody, gdzie no będziemy się dobrze czuć po prostu, nie? Tak, i fajnie spędzimy no bo wiecie, czas. Że musimy autem wjechać, w busie śpimy tak, sobie. Głównie na takich nam zależy. Tak, pewnie w kolejnym sezonie w namiocie będziemy spać, bo taki jest cel, żeby zrobić taką zasiadkę, ale głównym będzie aspektem to, że będziemy mogli zatrzymać się autem i w aucie spać. No, bo też z Milanem będziemy jeździć, on nie ma łóżka karpiowego, więc to kolejne takie logistyczne problemy. No, dokładnie. I tyle właściwie. No dobra, mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Kolejny nasz unboxing. Chyba krótszy od poprzedniego, ale mimo wszystko dajcie łapkę w górę. No. Subskrybujcie kanał, widzimy się na kolejnych wyprawach. Ta zima przed nami jest cały czas. My będziemy jeździć, będziemy filmy wrzucać. Dopóki tak jak... nie zamarzną nam zbiorniki. Tak, no właśnie. To wtedy będziemy robić jakieś... Bo spod lodu nie będziemy chyba łowić, tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż to wtedy filmy jakieś mnie z domu. Zaskoczy. Nie, spod lodu nie. Ale nie, to wtedy okay. Coś z domu wam postaramy się nakręcić, żebyśmy mieli ten kontakt cały czas. Dokładnie, cały rok z wami. No. To nic, trzymajcie się. Miłego wieczorku. Do zobaczenia. Pa. Hej.